Dwa sezony temu wygranie Ligi Europy. W tym sezonie wygranie Ligi Mistrzów. Ale w lidze, jak byliśmy przeciętnym zespołem, jak na Chelsea, przeciętnym zespołem, który nie potrafi wygrywać tej ligi, to na pewno jest dosyć duże rozczarowanie. Dlatego my potrzebujemy tutaj, w tym momencie zadziałać naprawdę energicznie w tym okienku i sprowadzić zawodników, którzy będą przyszłością tego zespołu na wiele lat. Kto to będzie? Okaże się w odcinku. Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Zarejestruj się z kodem Mahito. Cześć załoga, z tej strony to zapraszam was do czwartego sezonu już kariery Chelsea i szczerze mówiąc mamy tylko dwa cele, wygranie ligi oraz wygranie Ligi Mistrzów, obronienie tego tytułu. Rok temu udało nam się wygrać, ale w lidze naprawdę wyglądaliśmy źle, dlatego potrzebujemy trzy bomby transferowe. Na początek oczywiście mamy budżet 265 milionów, ale wiecie, że ja staram się jednak wychodzić z takiego, można powiedzieć, punktu, że jak możemy kogoś wymienić, żeby te kwoty były mniejsze, to będziemy to robić. I w tym momencie możecie zauważyć, że Dusan Vlahović, który jest po prostu fenomenalny w tej grze, który jest świetny w tych karierach, jest jednym z najlepszych napastników, których możecie tylko kupić, dołącza do nas. Oczywiście tutaj sztuczki, słabsza noga, nie jest na najwyższym poziomie, ale spokojnie, w czasie sezonu to rozwiniemy. Jeszcze te podania też trzeba doszlifować, ale to jest naprawdę zawodnik wybitny. Tu możecie zauważyć właśnie Jana Oblaka, kolejny nasz transfer, zawodnika świetnego na bramkę. Zawodnika, którego potrzebowaliśmy z tego powodu, że Navas, który przez dwa sezony bronił bardzo dobrze, jednak już kończy karierę. Potrzebujemy zastępstwa zawodnika na 3-4 sezony i Jan Oblak takim będzie. Zawodnik, który jest po prostu wybitny na bramce i naprawdę będzie ważnym elementem mojej całej układanki. No i tutaj wiemy, że Chelsea bardzo lubi Brazylijczyków, tak? Każdy o tym wie. Dlatego tutaj Bremer do nas przychodzi. Bardzo uznana marka we Włoszech. Zawodnik bardzo zrównoważony. Zawodnik, który ma braki patrząc na technikę, na podania, ale zawodnik, który jest świetnym bykiem na obronie, dlatego także chciałem go zakupić. Oczywiście musimy go rozwinąć przez ten sezon. Rozgrywający obrońca, te podania, słabsza noga musi być zdecydowanie lepsza i tu możecie zauważyć miesiąc pierwszy, który był po prostu fenomenalny. Dwa trofea, dwa wygrane mecze w lidze oraz właśnie remis na koniec sprawiło, że zajmujemy drugie miejsce, mając tyle samo punktów co Manchester United i właśnie Wolverhampton. Niestety tutaj bramki zauważyły, że nie jesteśmy na pierwszym miejscu, ale spokojnie, krok po kroku idziemy właśnie po ligę w tym sezonie. Tu niestety, jak zawsze, zaczęliśmy Ligę Mistrzów fatalnie, bo przegraliśmy właśnie z Juventusem 3-2. Później remis z Liverpoolem, całkiem fajne wyniki, ale jednak sprawiło, że troszkę spadliśmy, ale ta strata jest minimalna. Cały czas jesteśmy drużyną, która nie przegrała. Jesteśmy jedną z trzech drużyn, które nie przegrały. Arsenal jest bardzo na razie ciężkim rywalem, zobaczymy. Wolverhampton raczej się wykolei za chwilę. Newcastle także fajnie gra w tym sezonie. Zobaczymy, jak te drużyny będą po prostu w ciągu sezonu się rozwijać. Tutaj kolejny miesiąc minął i jak możecie zauważyć, szóste miejsce, ale ta strata jest trzypunktowa, minimalna. Manchester City na przykład jest za nami, więc spokojnie, my odrobimy to i ten miesiąc to udowodnił. Ta drużyna musiała się zgrać z Vlahovićem, którego na razie próbowałem wkomponować, żeby Mitrović także miał swoje minuty, żebyśmy wszystko to dobrze rozwijali, więc Mitrović dostawał tyle samo czasu, co właśnie Vlahović. Spokojnie chciałem wkomponować tych nowych zawodników, nie chciałem ich rzucić na głęboką wodę, żeby od razu grali. No i tu możecie zauważyć, cały czas jesteśmy drużyną, która nie przegrała do momentu grudnia, gdzie przyszedł Everton i przed świętami zniszczył nam marzenia. Tak samo zagranie w grudniu, 24 grudnia. To jest skandal z Arsenalem. Na święta musieliśmy grać spotkanie, dlatego przegraliśmy. To był strajk po prostu, żebyśmy właśnie nie kontynuowali takich złych nawyków, żeby grać właśnie święta w pucharze jakimś. Wygraliśmy ligę, choć zaczęliśmy fatalnie. Od dwóch porażek to później poczuliśmy jak burza. Cztery zwycięstwa, zwłaszcza nad Juventusem. 4-1 to jest świetny występ naszej drużyny. Kai Havertz 18 bramek, 3 asysty. Mount 12 bramek, 9 asyst. No i tu możecie zauważyć, że Mitrović czy Vlahović na razie grają spokojnie. 8 bramek i 5 Vlahovicia. Spokojnie, Vlahović miał być właśnie takim zawodnikiem. Przez pierwsze pół roku chciałem go wkomponować. To mi się udało, wydaje mi się, on coraz lepiej wygląda, dlatego będziemy próbować spokojnie tutaj jeszcze raczej
dawać na Vlachowicza jako tą jedynkę, a Mitrović już będzie sobie wchodził po prostu z ławki. Tu możecie zauważyć, że ten miesiąc był przeciętny, ale spokojnie, mamy mecz zaległy jeszcze, że więc Spurs spokojnie spadną na drugie miejsce, my wskoczymy na pierwsze, więc spokojnie możemy się utrzymać w roli lidera, a taki miesiąc naprawdę nam służył. Tutaj oczywiście remis z United, ale później 3 zwycięstwa oraz ważne zwycięstwo właśnie w Lidze Mistrzów z Milanem, ale bardzo ważna wygrana z Liverpoolem sprawiła, że Liverpool już nie walczy. Tak samo Arsenal, United, Newcastle. Zostały 3 zespoły. Jest to Chelsea, Spurs i Manchester City. Zobaczymy, kto do końca będzie ze mną rywalizować, bo jestem przekonany, że my do ostatniej kolejki będziemy rywalizować o mistrzostwo. Fulham 3-0, Milan 2-0. Niestety remis z Tottenhamem troszkę nam pokrzyżowały plany, bo jednak ta strata jest mniejsza, bo tutaj zauważcie, że Manchester City ma jeden mecz zaległy, tak samo można powiedzieć Spurs, więc tutaj naprawdę jest sytuacja na styku, ale spokojnie, my później wygrywamy 2 spotkania, 3-4 w lidze, niestety przegrana z Leicester, no i tutaj w Lidze Mistrzów zwycięzcą, można tak powiedzieć, sprzed paru sezonów właśnie z Bayern Leverkusen, spokojnie ich ogrywamy, nie leżał właśnie nasz zespół Leverkusen, więc spokojnie przeszliśmy do dalszej części właśnie tych rozgrywek. No i 73 punkty cały czas na styku, ale już wiedziałem 2 kolejki przed końcem, że zdobyliśmy mistrzostwo. Po zwycięstwie nad Evertonem, Leeds i właśnie Nottingham Forest mogłem wstawić sobie rezerwowych zawodników, żebyśmy po prostu ich ograli przed kolejnymi sezonami i tak dalej. No i także mogliście zauważyć, że w półfinale trafiliśmy na silną drużynę, ale udało nam się awansować. No i doszliśmy do finału, gdzie zagramy z Real Madryt. Bardzo ciężki pojedynek. Ancelotti świetnym szkoleniowcem na takie finały. On świetnie umie prowadzić te spotkania. Wiemy, jak często gdzieś w końcówkach nawet spotkań umieli ratować te wyniki. Ale czy będziemy kolejną drużyną, która obroni Ligę Mistrzów? Czy damy radę? Zobaczymy. Oczywiście, jak mogliście zauważyć, niestety wpadki w tych pucharach angielskich będą mi się śniły po nocach, ale miejmy nadzieję, że Liga Mistrzów nam właśnie sprawi, że nie będziemy o tym pamiętać, a będziemy pamiętać o tych sukcesach, które dokonaliśmy w tym sezonie. Miejmy taką nadzieję, że to wszystko się wydarzy. No i zaczynamy, proszę Państwa, wielki spektakl. Chelsea, Real Madryt. Jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że damy radę i dosyć szybko zdobędziemy bramkę. Tutaj Vlachović urywa się gdzieś właśnie Konate. Czy damy radę? Tutaj bardzo ładna kiwka. Konate gdzieś tam pobiegł w drugą stronę i mamy to. Mamy 1-0 w 18 minucie, więc bardzo dobrze to się wszystko zaczyna i cały czas jesteśmy w tym momencie, gdzie możemy właśnie kontrolować to spotkanie. Niestety błąd naszego obrońcy sprawił, że Valverde strzela bramkę na 1-1 i cały czas jesteśmy w tym momencie na fajnym wyniku, ale cały czas to nie jest wynik, który daje nam zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Cały czas jest dosyć chaotycznie, mamy te sytuacje, umiemy gdzieś tam przejść obrońców, ale później przez niedokładność w podaniu, czy właśnie przyjęciu piłki sprawia, że bramkarz Courtois wychodzi i spokojnie łapie. Tutaj bardzo groźna sytuacja. Wydaje mi się, że Dalota i było bardzo blisko, żeby właśnie nasz ich prawy obrońca strzelił bramkę. No i tu możecie zauważyć, że cały czas wynik 1-1 w 67 minucie, 69, nic się nie zmienia, cały czas bardzo mecz jest wyrównany na styku, gdzieś tam jeden błąd sprawi, że to wszystko może się posypać w jedną i w drugą stronę. My oczywiście zmiany, Mitrović jest bardzo fanem, są tak samo Kante, więc spokojnie mogą ich wprowadzić i 87 minuta, bardzo szybko to idzie. Tu możecie zauważyć, że Sterling bardzo ładnym tutaj przejściem poszczególnych obrońców sprawił, że zrobił sobie troszkę więcej miejsca, uderzył po długim rogu, po krótkim rogu, przepraszam, i Courtois właśnie był bez szans. Zwyciężamy Ligę Mistrzów, wreszcie mamy to. Zrobiliśmy to, podwójną koronę, z tego mogę się bardzo cieszyć. Kai Havertz, niesamowity sezon. 33 bramki, coś rewelacyjnego, ale Mount jako kapitan wygląda rewelacyjnie. 17 bramek, 19 asyst, no i Sterling 17 bramek. Vlachović był średniakiem, można powiedzieć, ale to jest zawodnik, który będzie przyszłością tego zespołu, jestem o tym przekonany. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten materiał się spodobał. Cześć!